pokalanów. 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi. Błękitne granie. Naszym gościem cały czas jest pan Andrzej Wronka. Jak rozmawiać z tymi, którzy mówią: "Sprawdza mi się. Horoskop mi się sprawdza, dlatego ja go czytam, będę czytał i dlatego go polecam". Tak, no to jest bym powiedział oddzielna partia, oddzielna część naszej rozmowy z tego względu, że jeżeli jest pytanie które ja bardzo często w swojej działalności otrzymuję w kontekście bardziej sekt. Panie Andrzeju, jak komuś pomóc, jak na kogoś wpłynąć, jeżeli chodzi o tę dziedzinę pytań? Tak, bo to nie chodzi tylko o horoskopy, ale i o bo żona, bitów. Tak, poszedł gdzieś do sekty, nie ma kontaktu, zmiana osobowości, majątek chce przepisać, albo już konkretnie właśnie jest uzależniony od horoskopów, jak go przekonać? To tu y, dotykamy jeszcze troszkę innego zagadnienia, bo tu wpływanie kogoś na kogoś, żeby U. zmienił światopogląd. Nie ogranicza się tylko do wyposażenia się w racjonalne argumenty czy z płaszczyzny biblijnej, czy z płaszczyzny fizyczno-astronomicznej, czy z płaszczyzny metodologicznej, logicznej, życiowej itd. Natomiast wpłynąć, żeby ktoś zmienił myślenie, potrzebna jest jeszcze metoda. Oddziaływania na tego człowieka. I tu jest cały oddzielny dział, jeśli chodzi o socjotechnikę, psychologię, psychocybernetykę, metody wpływania, oddziaływania na drugiego człowieka, bo przyjęcie złej metody może powodować to, że ja mam rację, rzeczywiście, ale w taki sposób artykułuję tą rację, że ten człowiek jeszcze gorszy mur będzie między nami, jeszcze dalej się ode mnie oddzieli, jeszcze mocniej. Chociażby przez uświadomiony czy nieuświadomiony mechanizm przekory, będzie w to wchodził. Więc ja na razie może tylko odniosę się do tego y, argumentu, bo mi się to sprawdza. Otóż wyjaśnień jest rzecz jasna kilka, na, na kilku płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to rzecz jasna przypadek. Tym bardziej, jeżeli to są gazetowe, horoskopy, które, trzeba powiedzieć, ci tak zwani profesjonalni astrologowie też potępiają. Mówią, że to jest profanacja ich astrologicznej sztuki, te kolorowe. A tam, prawda, w redakcji ktoś tam dostał karę, bo się spóźnił. No i musiał te dyrdymałki, już tak mówiąc, banalnie powypisywać, a czytelnicy się stresują. Są takie prawda. przypadki, że osoby po prostu się przyznają do tego, że piszą, wymyślają. Tak, no bo na tym to polega, tam nikt się tym bardzo nie przyjmuje. Eee, a wręcz wie, że to są bzdury, no i znów to trzeba wymyślać i tak dalej. To jest, są na tyle ogólnikowe rzeczy. W przyszłym tygodniu, y, niespodziewanie, Twoje życie będzie w zagrożeniu. Od osoby bliskiego Twojego otoczenia doznasz tego, czy tamtego. Bądź przygotowany, czy przygotowana. Więc teraz y, proszę zwrócić uwagę, jeżeli ktoś czyta to i zaczyna troszkę już w tym wierzyć, bo już to od miesięcy, od lat, jego psychika będzie funkcjonowała na zasadzie dostosowania faktów. Nawet jeżeli one się nie wydarzyły, nie stuknął Cię samochód. Y, tramwaj Ci nóg nie obciął, żyjesz, no rzeczywiście, życie było w zagrożeniu. To, to kończy się tydzień, no może coś tego. Dzwonek zadzwonił. Przystasz się, ojej, dzwonek, ktoś do drzwi zadzwonił. No tak, życie było w zagrożeniu. No, przecież mogłem na zawał serca. Ja sobie to dostosuję. Albo ogólniki są takie, że powiedzmy, co by się nie stało, to albo to, albo to mi się sprawdzi. No i to jest tak zwane sprawdzanie się. Są przypadki już takiej bardzo wyrafinowanej manipulacji, oszukaństwa, wpływania na człowieka. To szczególnie w Stanach Zjednoczonych są wyspecjalizowane takie punkty. To jest bardziej odbywa się tam na zasadzie wywoływania duchów z seansów spirytystycznych, gdzie zaciąga się wywiad o danej osobie w przeróżny sposób, półjawny, niejawny, gdzie żyła, kiedy umarł, czy zmarł jej bliski. Potem taka osoba idzie do wróżki, przepowiadacza czy wywoływacza, a ta osoba jej mówi: no widzę pani męża czy kogoś w białym płaszczu tam. Ono tak on całe życie wchodził, białym... ale skąd ta wróżka wiedziała, jak ja 820 km przyjechałem. To realia Polski yy, czy Europy, ale powiedzmy 4000 km przez kilka stanów musiałem pojechać. skąd ta osoba wie, no ale tam powiedzmy jest mikrofonik w poczekalni, kilka osób czeka, ten chce wróżkę zapytać to. No tak jak u dentysty, w kolejce ludzie rozmawiają: a ja z Milwaukee przyjechałem, a ja z Missouri, a to, no i pyk, pyk, pyk jest. Potem ta osoba wchodzi, widzę, że pani z Missouri przyjechała, o, już magiczna wiedza, gdzieś coś i tak dalej. Albo no, są wyspecjalizowane osoby, które tam jadą, jeżeli to już jest większa kasa, szansa wyciągnąć od tych bogatych ludzi, którzy przeżywają żałobę. Czy jakiegoś biznesmena robi się wywiad, tam się jedzie do jakiejś szkoły, chodził ten tamten, no, wam ten, i się różne przepowiednie robi za tysiące dolarów, że oni się. Ten ktoś też powie, to mi się sprawdza. Ale on biedny nie wie, że jest cały czas, no młodzi by powiedzieli, w bambuko robiony, tak? Oszukiwany, podpuszczany. Ale, kochani, ja myślę, że y, tu, pani redaktor, chodziło o te głosy y, różnych osób. Które mówią o bardzo konkretnych rzeczach, które się sprawdzają. I to takich rzeczach, o których nikt na świecie nie wiedział. Nawet rodzice nikt, jako wiedziałem, bo gdzieś w pustym domu kiedyś mi się to przydarzyło. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jestem u jakiegoś przepowiadacza bo to nie musi być wprost astrolog, ale mamy różnych ulicznych przepowiadaczy, czy przepowiadaczki, um, czy gdzieś jakieś gabinety. No i ten ktoś bardzo konkretnie, nieogólnikowo, w młodości doznałaś szoku, przerażenia. No to zawsze się coś tam dostosuje, ale bardzo konkretnie mówi mi o szczegółach mego życia, w tym o takich, o których absolutnie nikt nie wiedział, nawet ja już trochę zapomniałem, zapomniałam i to się zgadza. No skąd wiedziała. Zakładamy, że nie ma tam hostaplerstwa, czyli nie było wywiadu, nie rozmawiali z naszymi znajomymi i tak Choć nawet gdyby był, to też nie mieliby prawa wiedzieć o tym, co tylko było mi wiadome. Mało tego, taka osoba coś mi mówi na przyszły rok, czy w moim życiu, mnie jakiś okres czasu, ma, że co do joty, to się spełnia. A bardzo konkretne rzeczy mówi nie, że tam w przyszłym roku poznać ciekawą osobę. Bardzo konkretne, to się spełnia. No, to są przypadki, że tak powiem, ścinające z nóg. No teraz, jak to się spełnia? Otóż, yy, rzeczywiście, to są już poważniejsze przypadki. I Im bardziej się spełnia, tym bardziej niedobrze. Dlaczego? Dlatego, że rzecz jasna, ta osoba nie jest w stanie tego wiedzieć. O naturalnych siłach. Ta osoba, obojętnie czy się posługuje horoskopem, diagramem, kulą, wahadełkiem, planszą jakąś, to są tylko zewnętrzne gadżety, można by powiedzieć, ale y, kartami, y, dotykanie tego tej plastikowej, papierowej karty, czy tego wahadełka, te sprzęty są takim medium, są takim jakby troszkę pośrednikiem między jakąś inteligencją, bo żeby ktoś wiedział, co ja robiłem, Musi mieć skądś wiedzę. No, atomy w jego mózgu same z siebie czy kombinatorstwo nie są w stanie, jak żeśmy na to odpowiedzieć. Czyli musi być jakiś inteligentny byt, rozumny, który podsyła, wpływa na mój umysł, że ja to mogę mówić. Nieraz wpadam wręcz w trans, automatycznie piszę czy mówię e, i tak dalej, nieraz nawet jakimś innym głosem, co dla człowieka wierzącego czy egzorcystów jest oczywiste i nie dziwi. My do tego za chwilę dojdziemy. Muszę mieć tą wiedzę. A dotykając tej karty, to jest tylko bodziec, który powoduje. Bardziej zaawansowani okultyści już nie muszą mieć tych gadżetów. Dla nich wpływ tej bytu inteligentnego, który im podpowiada, już jest niemalże bezpośredni. My byśmy to nazwali opętaniem. Ale za chwilkę. Nie uprzedzajmy faktów. I teraz... Jeżeli są to byty, ale my tego bytu nie widzimy, czyli musi być duchowy. Ten byt nie może mieć ciała złożonego z atomów, o których fizyka, chemia mówi. Jeżeli weźmiemy świat objawiony, to wiemy, że są dwa kategorie bytów duchowych. Powiedzmy Bóg i byty związane z Panem Bogiem, oczywiście no jest zasadnicza różnica między Panem Bogiem a aniołami czy osobami zbawionymi w niebie, ale również szatan i zły duch. I teraz, czy to są byty związane z, z dobrem, czy ze złem, najkrócej mówiąc? Jeżeli weźmiemy pod uwagę teksty, niektóre z nich żeśmy cytowali w poprzednich wypowiedziach z Pisma Świętego. Czy z katechizmu, które jednoznacznie mówią, że Bóg się magią nie posługuje, Bóg magii zakazuje, wywoływania duchów, wróżenia, yy, przepowiadania z układu ciał niebieskich i tak no to nie może to być anioł posłany od Boga, czy jakiś święty, czy sam Pan Bóg, który yy, temu, kto układa horoskopy, czy wróżbice, czy wróżbicie, podpowiada interpretację mego losu, bo Pan Bóg byłby wewnętrznie sprzeczny. Zostaje tylko jeden, jedna kategoria bytów inteligentnych, rozumnych, które żyją już tysiące, tysiące lat, mają dużą wiedzę to jest zły duch i złe duchy. Szatan, diabeł. On ma wiedzę ogromną. I teraz wtedy ja się nie dziwię, że on wiele rzeczy bardzo dokładnie wie z mego życia, o których ja już zapomniałem. Bo skoro nie ma ciała, nie podlega takim ograniczeniom czasoprzestrzennym, jak ja. Ja przez ścianę nie widzę, tak? Jeżeli jestem w studiownie po kolanowie, to nie mam je teraz gdzieś tam w jakimś zespole szkół w Szczecinie na przykład. I tym podobnie. Natomiast ten świat bytów duchowych, to jest świat, który nie podlega Takim ograniczeniom y, energomaterialno-czasoprzestrzennym, jak my, którzy mamy jeszcze materialne ciało oprócz nieśmiertelnej duszy. Czyli wniosek to jest z podpowiedzi, czyli z wpływu złego ducha całe wróżenie i ta wiedza. Szatan nie zna w sposób absolutny przyszłości, znają tylko Pan Bóg. Pan Bóg jest w ogóle ponad czasem. Natomiast mając wiedzę wypadkową, znając moje grzechy, słabości, nadzieje, pragnienia, plany, otoczenia, może z dużą dozą prawdopodobieństwa odgadnąć, co mnie spotka. To podobnie jak y, y, służby specjalne, czy jakieś ciała doradcze w różnych państwach przewidują na przykład konflikty międzynarodowe, krach na giełdzie, czy, czy brak. No i czasem y, przewidują, czy wręcz je wywołują. Też, jak sami mają plan wywołać, to bardzo dokładnie mogą to przewidzieć. Szatan y, przez kuszenie też przecież wpływa tak, na Oczywiście, nas, że więc... tak. No, wie jaka jest moja podatność, ile razy ulegam na ten grzech, na, na te podpowiedzi. Więc bardzo dokładnie rzeczywiście mogą się pewne rzeczy sprawdzić, ale Teraz pytanie. No ja tu tak to wizję roz, e, roztoczyłem przed radiosłuchaczami, czy Pismo Święte to potwierdza. I moi drodzy, jeżeli otworzymy Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 16 werset, więc łatwo zapamiętać 16,16 16 i następne wersety, zobaczymy taką sytuację, która przydarzyła się Świętemu Pawłowi. Święty Łukasz, który to obserwował, był świadkiem tych zajść, opisał to. I, i tam. W tym opisie czytamy między innymi gdy Łukasz opisuje, kiedy żeśmy szli na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę niewolnica, mająca ducha, który wrócił. Ona biegła za nami i głośno wołała. I dalej pisze Łukasz, Paweł, mając dość tego, odwrócił się i powiedział do ducha w imię Jezusa Chrystusa rozkazuje Ci, abyś z niej wyszedł. I w tejże chwili duch ją opuścił. Gdy panowie jej spostrzegli, że przypadła nadzieja ich zysku, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek, stawili przed pretorami, potem uwięzienie yy, i dalsze bardzo ciekawe historie yy, działalności świętego Pawła. Ale, kochani, na trzy momenty zwracam uwagę w tym Łukaszowym opisie. Łukasz mówi, że tam wcześniej pisze, że przynosiła ona duży dochód swoim panom. Ta niewolnica, która wróżyła, skoro przynosiła duży dochód swoim panom, więc musiała w miarę trafnie przepowiadać, odgadywać, że ludzie z powrotem wracali, no i duży dochód przychodziła, czyli liczni byli. Święty Paweł, jak pisze Łukasz, odwrócił się i powiedział: W imię Jezusa Chrystusa rozkazuję ci, aby z niej wyszedł. Duch wróżbiarstwa ją opuścił. I co pisze Łukasz? Gdy panowie jej spostrzegli, że przepadła nadzieja ich zysku, Pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek, stawili przed pretorami. Ona, kiedy Paweł dokonał egzorcyzmu w imię Chrystusa, ona nic nie umiała powiedzieć. Stąd panowie spostrzegli, że przepadła nadzieja ich zysku. Ta niewolnica pod tym względem była dla nich już bezużyteczna. Więc no, chcąc się zemścić na Pawle albo ukrócić to, yy, odegrać, yy, przyczyni się do tego uwięzienia, no ale Pan Bóg nad wszystkim czuwał. Więc pytanie, czyją inteligencją ta niewolnica trafnie, czy w miarę trafnie, jak możemy przypuszczać, wróżyła Miała ducha wróżbiarstwa, czyli to nie pochodzi od jakichś czy neutralnych sił kosmicznych, czy jakiejś wiedzy, którą dotykając karty, kuli czy wahadełka ktoś ma wrażliwość i może odczytać. I to jest naturalne, nie wprost od Boga czy od szatana. Nie, to pochodzi od złego ducha i tutaj całe doświadczenie kapłanów egzorcystów, łącznie z księdzem Gabrielem Amortem, który przyczynił się do tego nowożytnego rozwoju posługi egzorcysty, jest absolutnie potwierdzeniem tym. Wchodzenie w horoskopy, chodzenie do wróżek, przepowiadanie jest nieświadomym, ale niestety skutecznym uchylaniem a potem coraz szerszym otwieraniem drzwi do swego życia złemu duchowi. Więc, więc Dzieje Apostolskie 16 rozdział 16 werset nam to dodatkowo potwierdzają. I to jest odpowiedź, a mi się to sprawdza. Więc jeżeli się sprawdza, to tym gorzej, bo to znaczy, że to nie jest zwykłe naciągactwo, kosztaplerstwo, ale za tym stoi już inteligencja złego ducha. Jeżeli on wpływa, on za tym stoi, to zawsze tylko żeby nie pomóc, a zaszkodzić człowiekowi. Powinniśmy także uważać na przesądy, o tym też Pan pisze w swojej książce, ponieważ one też odnoszą się do rzeczywistości, która nie jest Bożą Rzeczywistością. Czyli wpływ na nas mają na przykład przedmioty materialne czy jakieś konkretne sytuacje, wydarzenia. Przeleciał mi czarny kot przez drogę, to wydarzy się nieszczęście i jakby znowu na mój los ma wpływ nie moja wola, nie Pan Bóg, tylko jakaś przypadkowa sytuacja. Tak, no tych przesądów mamy bardzo, bardzo dużo. Bardzo One są po się szartobliwie, niby to yy, traktujemy, ale sprawa wcale nie jest aż taka śmieszna i lekka. Oczywiście, no to wszystko, co mówiłem do astrologii, no to jest kwestia w kontekście też przesądów prawda, że tam planety na mnie wpływają, a tu będę, będzie czarny kot pływał, czy piątek 13, czy drabina, czy kominiarz, yy, czy przejście pod tym, czy witanie się tak, czy tak, czy siak i tak dalej. To jest ta kategoria przesądów. Natomiast tu tylko jeszcze dodam, że yy, te przesądy właśnie często paraliżują to życie. No, są osoby, które się zawracają, jak widzą czarnego kota. Spóźnią się do pracy, ale obejdą dr drugim osiedlem bloków, no bo tu już nie można prawda, oczywiście też ani tu logiki, nie ma ani merytoryki, ani niczego, no ale niestety to na tym polega zniewolenie, że to jest ta irracjonalna wiara. Mało tego, my poprzez taką wiarę obrażamy Pana Boga, bo swego szczęścia czy nieszczęścia, czy doświadczenia, które mnie spotyka, nie wiąże jakoś w kontekście o Pana Boga, Bożej opatrzności, właśnie tego, co mówiliśmy wcześniej, pracy nad sobą, czy ze swoim życiem, brania życia w swoje dłoni od za to, oczywiście, z pomocą Pana Boga, by je kształtować, rozwijać, eliminować to, co złe, ale to wszystko wiąże właśnie z jakimiś zabobonnymi rzeczami. Druga rzecz, potem jestem coraz bardziej podatny czy podatna bo oprócz czarnego kota czy przesądów już praktyka wchodzi, czyli zaczynam wierzyć i stosować talizmany, amulety, czyli znów jakieś gadżety, przyrządy kupowane na jarmarku, czy gdzieś tam na jakimś straganie w turystycznej miejscowości. Wieszam je na szyję, zakładam na palec, stawiam w swoim domu, że to będzie pozytywna energia, że będą mnie chroniły od nieszczęścia, że będą mnie zabezpieczały przed złem. No jeżeli ktoś przed diabłem zabezpiecza się diabłem, to ja tylko współczuję takiej osobie. I tutaj katechizm Kościoła katolickiego, właśnie w tych akapitach mówiących o yy, takiej duchowości zabobonnej, czyli 2110 akapit i następny, przestrzega nas przed tym. I tu może zwrócę naszą uwagę, byśmy też dokonali jako katolicy pewnego rachunku sumienia. Otóż może się okazać, o czym wspomina katechizm, że praktyki uprawnione, czyli dobre, święte, pobożne ja mogę traktować w sposób zabobonny, nie tylko nie zyskując łaski, ale jeszcze przyczyniając się do obrażania Pana Boga. Kiedy to ma miejsce? Otóż, kiedy jakąś praktykę uprawnioną, przeżegnanie się, modlitwę, mszę świętą, traktuję w sposób zabobonny, czyli taki, że pomijam tam dyspozycję wewnętrzną, wiarę, yy, która jest cnotą, a Mam takie mechanistyczne podejście przyczynowo-skutkowe, czyli traktuję pana Boga jak pewien automat. Wrzucę taką i taką monetę, nacisnę taki i taki guziczek, więc taka kawa, czy taki baton ma mi wypaść. Czyli tak naprawdę w zabobonach, w duchowości zabobonej, ja jestem nad Bogiem. Czyli tak naprawdę to ja jestem Bogiem, bo komuś muszę wiedzieć pewną tajemną wiedzę. Czy złapać się za guzik, czy to, czy nie to, no to już jest powszechna wiedza. Ale w tych bardziej zaawansowanych, różnych tych okultystycznych stowarzyszeniach są pewne rytuały, magiczna wiedza przekazywana w ich księgach z pokolenia na pokolenie. I dzięki temu będziesz miał boskie moce, będziesz mógł to wszystko wygrać. Więc dlatego to są grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu. Bożemu. I proszę zwrócić uwagę, yy, myślenie takie, pójdę na mszę przed maturą, znam maturę. Choroba się nie uczyłem, nie, pójdę ze cztery czy z pięć mszy przed maturą. Przeżegnam się przed podróżą, policja mnie nie złapie. Przeżegnam się przed wejściem do morza, nie utopię się. Czyli jest, jeżeli, jeżeli, mówię warunkowo, to jest tylko mechanistyczne, że ja zrobię to i to, a Bóg musi mi to zrobić, no to jest obrażanie Pana Boga i to mówię bardzo delikatnie tutaj, Ponieważ nie ma tej dyspozycji wiary, że modlę się i to jest, czy noszę krzyżyk medalik, ale to nie jest zabobą, to nie jest dla mnie talizman, amulet że jest tam tylko automatyz, ale potrzebna jest wiara. Ja wiem kto jest na tym krzyżu, ja wiem kto jest na medaliku, znam moc Chrystusa, znam moc i obietnicę Matki Bożej. I noszenie jest tylko zewnętrznym przejawem mojej głębokiej, wewnętrznej wiary. Oddania się w opiekę Panu Bogu. Tak samo modlitwa przed podróżą, modlitwa przed maturą, egzaminem, na prawo jazdy, operacją i tak dalej, i tak dalej. Ma być tym elementem, że ja dziecko przychodzę do Boga swego ojca. Panie Boże, ważny moment w moim życiu, w życiu moich bliskich na modlitwie spędzam. Tak jak Chrystus. Przed ważnymi momentami, szczególnie e, całą noc się nawet modlił. Ma być tam wiara, a nie ma być to tylko jakiś folklor i takie mechanistyczne traktowanie em, Pana Boga. Oczywiście, noszenie amuletów przy różnych tych pogańskich znaków znów nie zbliża i nie otwiera nas działaniem na Pana Boga. Od Pana Boga tak naprawdę oddala a otwiera nas na działanie, choć możemy sobie tego wielokrotnie nie uświadamiać, złych duchów, ale potem świadectwa księży egzorcystów, którzy diagnozują no, to zniewolenie w skrajnych wypadkach również czasem opętanie, tuż jest skutek, co było przyczyną. No i między innymi wychodzi noszenie amuletów, talizmanów różnych.